Z Księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia, jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu. I zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.